Dzień dobry. Dziś w temacie elektronicznych stetoskopów, bardzo pożądanego urządzenia w dzisiejszych czasach. To jest produkt z Korei, renomowany producent, który od szeregu lat w tym samym kształcie mniej więcej robi swoje słuchawki lekarskie. A to jest najnowsze rozwiązanie od tego dostawcy, od tego producenta. Otóż po raz pierwszy zastosowano do tego stetoskopu dodatkowe dwa urządzenia. Jedno z nich to jest termometr. To jest ta diodka tutaj u góry, ten element, który tutaj go pokazuje. Natomiast innym urządzeniem, które jest tutaj wkomponowane, to jest również i pulsoksymetr. Tutaj zmienia się tym guzikiem, zmienia się funkcja i w tej chwili zapaliła nam się, to będzie powinno być widać, diodka w kamerze, ona świeci na kolor czerwony i to jest dioda pulsoksymetru. Także trzy, raz, dwa, trzy urządzenia w jednym, to jest ten stetoskop. Ten górny przycisk, on pozwala nam zmieniać częstotliwość osłuchiwania. W tej pułapie to jest temperatura, przepraszam, tu jest temperatura, natomiast tutaj mamy, o, teraz mogę zmieniać funkcję stetoskopu, począwszy od osłuchiwania płuc, poprzez pomiędzy dwie częstotliwości, między płucami a sercem oraz tylko płuca. Mamy dobre informacje, zwłaszcza jeśli chodzi o osłuchiwanie serca. Jest ono na bardzo wysokim poziomie. OK, także to jest wyjście audio. Ten stetoskop posiada również wyjście audio. Ma również aplikację i można ją zintegrować z Bluetoothem. Producent również w podobnej wersji robi stetoskopy weterynaryjne. Natomiast tutaj eksperymentujemy ze wzmacniaczem słuchu, słuchawkami BeHear, te, które mam na sobie. One, można zakupić te słuchawki w takim zestawie z transmitterem. To jest transmitter Bluetooth. On ma niską latencję i jego po prostu można wetchnąć w dowolne wyjście audio, w tym przypadku do stetoskopu. Słuchawkami, które mam na sobie. To są naprawdę bardzo sprytne urządzenia. One tak w ogóle zostały wykreowane po to, aby osoby, które z jakichkolwiek powodów nie chcą nosić aparatów słuchowych, nosiły tego typu słuchawki. Wzmocnienie jest bardzo wysokie. To jest jednocześnie urządzenie, które pozwoli zrobić nam szybkie badania audiometryczne przy wykorzystaniu aplikacji albo na smartfona, albo na iOS-a. Albo na Androida, można zrobić badanie audiometryczne. I muszę wam powiedzieć, że to badanie audiometryczne bardzo niewiele różni się od takiego, które jest zrobione w kabinie audiometrycznej. A więc to jest o tyle interesujące. Tak więc jesteśmy w stanie zintegrować stetoskop elektroniczny ze słuchawkami Bluetooth. Dzięki temu medyk, który ubrany jest w poprawny uniform, może wejść do pokoju, który jest zainfekowany, zakażony, niebezpieczny, tam przeprowadzać auskultację. Mamy też takich lekarzy, którzy uczą swoich pacjentów w takim zamkniętym oddziale osłuchiwać płuca, serce. Pacjent sam sobie może to zrobić po instruktażu ze strony medyków. I lekarz bądź osoba, która chce poznać stan pacjenta, może słyszeć te dźwięki z naszej odległości albo wręcz w innym pokoju. Tutaj zasięg jest ograniczony, bo to jest Bluetooth, ale jednak ta odległość zdecydowanie jest większa niż w przypadku tradycyjnych stetoskopów, kiedy rzeczywiście no, nie jest to duża odległość i jest się stosunkowo blisko pacjenta. To byłoby chyba na tyle. Dodam jeszcze, chociaż to właśnie, to jest bardzo istotne i bardzo ważne. To są bardzo przydatne elementy do tego naszego zestawu, ponieważ dzięki niemu możemy słuchawki, te oliwki
nazywane inaczej, korzystywać jako zużywalne. Także nie chcemy, aby te takie, które są idealnie dopasowane w zestawie, one idealnie pasują do słuchania muzyki, bo ten dźwięk wtedy jest słuchany przez nasze kości. Basy inaczej się słucha, wysokie dźwięki inaczej słucha. Naprawdę jest to godne uwagi, polecenie do urządzenia do słuchania muzyki. Natomiast te oliwki wykorzystujemy, to jest oliwki, które grzybki nazywamy to, do badań tympanometrycznych, także to jest grzybek o szerokości 14 mm. One się w prosty sposób nasuwają tutaj nam na słuchaweczki i dzięki temu po jakimś czasie użytkowania te zużywalne elementy możemy po prostu zutylizować. Tak one się prezentują, tutaj pokazuję bliżej do kamery, w jaki sposób ten grzybek wygląda. To jest medical grade, tworzywo w pełni medyczne, przyjazne, także nie musimy się obawiać. One są w naszych uszach i będą tam służyły bezpiecznie. To byłoby na tyle. Be Here, stetoskop elektroniczny. Dwa niezależne urządzenia zintegrowane do lepszej, z dalszej odległości wykonywanej auskultacji. Ok, o stetoskopie opowiedziałem już chyba wszystko. Teraz garść informacji na temat wzmacniaczy słuchu. Jak wiecie, mamy dwa modele, o których już wcześniej wspominałem, opowiadałem. Be Here Now, Be Here Access. Także to są te urządzenia, które mam na sobie. One pozwalają na szereg różnych dodatkowych działań, które umożliwią nam wydajniejszą pracę. Wzmacniacze słuchu pomagają nam przy prowadzeniu rozmów telefonicznych, także jeśli do nas dochodzi rozmowa telefoniczna, bezpośrednio słyszę ją, mogę ją odebrać, mogę zrobić sobie ją głośniej. Często jak jestem w samochodzie, jedną słuchawkę mam w uchu, także jestem gotowy na to, żeby usłyszeć, odebrać telefon. Mam to również zintegrowane z moim telefonem, ze smartwatchem Polara. Bardzo też fajna funkcja. Ten treningowy zegarek również informuje mnie w momencie, kiedy mam przychodzącą rozmowę, on mi drga, także natychmiast mogę odebrać rozmowę. A co poza tym? Wzmacniacze słuchu Be Here również pozwalają nam na przeprowadzenie szybkiego badania audiometrycznego. O tym już chyba wspominałem, ale to jest dodatkowa jeszcze funkcja. W przypadku pracy lekarza może to być bardzo wydajne urządzenie, ponieważ można sprawdzić kondycję słuchu badanego pacjenta, wykorzystując te jednorazowe oliwki. One w ten właśnie oto sposób się prezentują, wyglądają, także po badaniu można je zutylizować. To są oliwki, które są w pełni medyczne, z tworzywa medycznego i one są bezpieczne. Także mogą być w naszym uchu, bardzo łatwy sposób można je wymienić. Tutaj mam to na tej słuchaweczce, prawda, ona jest założona, ale to można łatwo ściągnąć. Co jeszcze nam dają wzmacniacze słuchu? Wzmacniacze słuchu dają nam jeszcze dodatkową awareness. Słyszę wszystko, co jest dookoła, te wszystkie dźwięki, które są zewnętrzne i w momencie, kiedy słucham muzyki, słyszę, co się dzieje na zewnątrz. Naprawdę bardzo fajne urządzenie, nie tylko do komunikacji, ale również do słuchania muzyki. Można również oczywiście oglądać filmy, to w momencie, kiedy jest nam to potrzebne, Netflix i te wszystkie urządzenia, a YouTube, to wszystko zintegrowane jest ze wzmacniaczami słuchu. A to chyba będzie wszystko. Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań. Jesteśmy do dyspozycji. Wise, stetoskop elektroniczny, zintegrowany bezprzewodowo, także to urządzenie pozwala nam zdalną auskultację. Mogę słuchać to na moich słuchawkach z dalszej odległości. Dziękuję bardzo i zapraszam.